Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Po dwutygodniowej przerwie na kanale Angielskie Espresso ponownie pojawia się szósta Liga Europy, a ja podobnie jestem razem z Maćkiem Łaszkiewiczem, jak to zazwyczaj bywa w przypadku szóstej Ligi Europy. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, witam także naszych widzów, słuchaczy, którzy dzisiaj będą słuchać o, no co prawda już zamkniętym okienku transferowym dawno temu, ale my zamierzamy to sobie jeszcze podsumować. No właśnie, bo ten termin nagrania szóstej Ligi Europy wypadł nam na tą nieszczęsną przerwę reprezentacyjną, więc na boiskach Championship zbyt wiele się w tym czasie nie działo, bo po prostu wszystkie ekipy pauzowały, ale śledziłeś? W międzyczasie zamknęło... Śledziłeś reprezentację? Co się działo, nie wiem, chociażby Anglików czy Polaków? Tak ciekawie. Jednym okiem oglądałem mecz Szkocji z Anglikami. Oglądałem pół meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi i to mi wystarczyło, żeby wiedzieć. To mi wystarczyło, żeby wiedzieć, żeby więcej tego nie robić, że to był już mój ostatni raz, kiedy oglądam reprezentację Polski, przynajmniej do czasu, kiedy coś tam się nie pozmienia. Ja rozumiem, że ty byłeś bardziej zaznajomiony z tym, co się działo. Ja obejrzałem mecz z Albanią i żywnie się interesuje to, w jakim się dziwnym miejscu znaleźliśmy, ale rzeczywiście to nie powinien być chyba tego odcinka. Zamknęło się okno transferowe. Zamknęło się okno transferowe, ale teraz przypomniała mi się jeszcze jedna anegdotka, więc anegdotka, ciężko to nazwać anegdotką, ale poprzedłużajmy sobie, bo dlaczego nie? Czy jesteś w stanie jeszcze wymówić nazwę tego bardzo długiego walijskiego miasta? Oczywiście, to się już raz nabyte, to się już nie ten. A masz ciekawostkę w związku z tym, tak? Mam ciekawostkę w związku z tym, ale może to połączymy. Ja powiem o ciekawostce, a ty powiesz, o jaki klub chodzi, bo ja jeszcze nie nauczyłem się tej nazwy, aczkolwiek chciałbym nagrać shortsa na ten temat, więc też będę musiał udać się na korepetycję do pana Google'a z wyszukiwaniem how to pronounce i znaleźć wymowę tego pięknego miasta, a mianowicie La Liga została sponsorem na koszulkach klubu piłkarskiego z Walii, który szczyci się tym, że ma najdłuższą nazwę klubu na świecie. Jest to też chyba najdłuższa nazwa miasta, czy tam wioski w ogóle na świecie. No a Maciek jest jedyną osobą w Polsce, która potrafi wymówić i zna na pamięć nazwę tego miasteczka. Nie jedyną, ale tak, to jest Lanwaj Puśkwingis Gogorechwendrobus Chlantisilio Gogogoch. I taka ciekawostka, bo ostatnio mieliśmy Q&A, w którym opowiadaliśmy o naszych występach w kanale sportowym i tam był taki techniczny, który podszedł do mnie i zapytał mnie, czemu się interesuje Swansea, czy byłem kiedyś w Walii i też umiał wypowiedzieć nazwę tego miasteczka, więc jest nas dwóch w Polsce i szczycimy się tym, że faktycznie wiemy, jak to się wymawia. Jest taki tutorial na YouTubie, kiedyś z nudów po prostu go sobie odpaliłem, tam nawet chyba dzieci śpiewają tak sylabami, żeby łatwiej było to zapamiętać. Muszę to zrobić. Ja jestem w ogóle świeżo po nagraniu materiału na temat tego, dlaczego walijskie drużyny grają w Anglii i tam też było kilka trudnych, łamiących język nazw klubów, czy też samej nazwy Ligi Walijskiej i właśnie też obywałem się przez ostatnie dni z tą walijską wymową, więc może będzie odrobinkę łatwiej. Swoją drogą, nie wiem, czy pamiętasz, podczas naszego wyjazdu do Swansea padł temat tego miasteczka wśród Walijczyków i dla nich to było takie naturalne mówienie tego. To w ogóle nie było takiej konsternacji, że co my chcemy, co nas zaskakuje w ogóle w tej nazwie tej miejscowości. Tak jakbyś nas poprosił, żebyśmy wymienili ci miasta typu Częstochowa, czy jakieś inne takie bardziej trudniejsze w języku polskim. No wiadomo, że to walijskie jest o wiele dłuższe, tak? Ale rzeczywiście im to sprawiało o wiele więcej luzu tutaj w wymowie. Tak, więc jeżeli trafiliście na ten film tylko po to, że zareklamowaliśmy na Twitterze, że Maciek czyta nazwy tej wiadomości, to zostańcie razem z nami i zasubskrybujcie kanał Angielski Espresso, bo nigdzie indziej o tym nie porozmawiają. A jeżeli lubicie szóstą Ligę Europy, to możecie zostawić też łapkę w górę. Możecie też wpaść na naszego Patronite'a przerwę na kawę, ale szósta Liga Europy to jest taki substytut, może nie substytut, ale takie uzupełnienie do przerwy na kawę. Coś, co tworzy część przerwy
na kawę, więc jeżeli chcielibyście powinien sobie między innymi taki kubeczek, to możecie wpadać na Patronite'a Przerwy na kawę. Tam wiele bonusów, wiele fajnych rzeczy. A my przejdźmy już po tym przydługim, bardzo przydługim wstępie do tematu dzisiejszego odcinka. A dzisiejszym tematem będą oczywiście transfery i porozmawiamy sobie o tym, jak kluby Championship spisały się w tym minionym okienku transferowym. No i podzieliliśmy sobie naszą dzisiejszą dyskusję na trzy kategorie. Najlepsze transfery wychodzące z ligi, w których poszukamy kolejnych Jude'ów, Bellinghamów czy Jamesów, Madisonów, którzy zrobią furorę w ligach, w których odeszli z Championship. Najlepsze transfery przychodzące, jeżeli chodzi o biznesy, które dokonały kluby Championship oraz trzy najlepsze okienka w wykonaniu klubów w takim ujęciu całościowym, które drużyny najbardziej zaimponowały nam na rynku transferowym w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, bo działo się naprawdę dużo i ja powiem szczerze, że miałem problem z wyselekcjonowaniem trójki, takiej konkretnej trójki, jeszcze chwilę przed nagraniem zmieniałem jedną ekipę. Ja miałem 5 ekip sobie wypisałem i przy dwóch to był taki no-brainer, że będę chciał o nich wspomnieć, natomiast potem wybranie, skrócenie tego do tej trzeciej i ostatecznie zrezygnowanie z dwóch było dla mnie bardzo trudne, ale myślę, że i tak czy siak wspomnimy też o tych klubach, które gdzieś tam się nie załapały, dosłownie jednym słowem. I tak samo o piłkarzach, bo potrafiłem wypisać tak naprawdę 10 takich najciekawszych transferów i wybranie z nich trzech najciekawszych, no to było nie lada wyzwanie. Z czystej ciekawości, bo przejdziemy do tego w późniejszej części, masz jakiegoś spadkowicza w tym gronie najlepszych biznesów? Nie, ale jak najbardziej rozważałem Leicester, bo wydaje mi się, że Leicester zrobiło zdecydowanie najlepsze transfery i też nie wyprzedało się tak mocno, jak wyprzedało się Leeds United czy Southampton, więc tutaj ich rozważałem, ale koniec końców nie uwzględniłem. Ja właśnie uznałem, że to by było totalnie nie fair wobec klubów Championship, żeby brać pod uwagę tych spadkowiczów, bo jednak możliwości są całkowicie inne, dlatego też nie mam żadnego spadkowicza w tym gronie, ale do tego przejdziemy jeszcze za moment, bo zaczniemy sobie od zawodników wychodzących z ligi i ja może zacznę pierwsze nazwisko, które myślę, że nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem, bo z mojej strony będzie to po prostu Ben Brereton-Diaz, który za darmo z Blackburn Rovers przeniósł się do Villarreal. Kawał biznesu, biorąc pod uwagę fakt, że wiele klubów Premier League interesowało się reprezentantem Chile. No, troszeczkę martwiący jest ten jego start w La Liga, bo to są zaledwie 3 spotkania, 104 minuty rozegrane, żadnej bramki, żadnej asysty. Ale ja cały czas uważam, że to jest piłkarz, który na przestrzeni ostatnich sezonów pokazywał, co potrafi, bo to są 22 i 14 kolejnych bramek w dwóch sezonach z rzędu w barwach Blackburn Rovers. To nie dzieje się przypadkiem, więc jestem przekonany, że akurat Ben Brereton-Diaz będzie w stanie sprawdzić się w każdej lidze, w której zagra. Kto u ciebie na trzecim miejscu? U mnie na trzecim miejscu Gustavo Heimer i z tego co kojarzę, ty też chciałeś o nim wspomnieć, ale później. No, to jest zawodnik, który zwyczajnie zasłużył na to, żeby zagrać się w Premier League. Kupił go Sheffield United, wcześniej gwiazda Coventry City, jedna z dwóch gwiazd, natomiast ja skazałem właśnie na Heimera, bo wydaje mi się, że to może być piłkarz, który w Premier League zostaje na dłużej. Może niekoniecznie z Sheffield United, bo to jest akurat taka ekipa, która wydaje mi się, że może wrócić do Championship dosyć szybko, ale miał ogromny wpływ Heimer na to, jak Coventry City wyglądało w poprzednim sezonie i też jak blisko byli awansu do Premier League, głównie za sprawą jego kluczowych bramek w playoffach, więc to zawodnik, Holender z brazylijskimi korzeniami, na pewno taki piłkarz, który trochę ma właśnie coś w sobie i z Brazylijczyka, i z Holendra, i też uczy się grać, nauczył się bardzo szybko grać w lidze angielskiej, bardzo szybko też dostosował się do tej ligi, jeżeli chodzi o fizyczność, jeżeli chodzi o swoją agresję, bo tam były też czerwone kartki w jego pierwszym sezonie w Championship, więc no taki piłkarz, który po prostu wydaje się, jakby już na tych boiskach w Anglii grał od wielu, wielu lat. Grał od 3, jeżeli dobrze pamiętam. No to jest jego 4 sezon, no i pierwszy w Premier League, także jestem ciekaw, co on pokaże. Przechodząc do miejsca drugiego, ja tutaj mogę zacząć, no to tutaj Nathan Tella, czyli piłkarz, który, no właśnie, grał w zeszłym sezonie w Burnley, ale został sprzedany z Championship jako piłkarz Southampton. To jest bardzo dość taka kuriozalna, może trochę śmieszna historia, bo rzeczywiście piłkarz, który był wypożyczony z Southampton do Burnley w poprzednim sezonie i stał się tak naprawdę największą gwiazdą tego Burnley, bo z poziomu skrzydłowego strzelił aż 17 bramek, do tego zaliczył 5 asyst. No i Southampton mogło tego piłkarza sprowadzić do siebie zimą w ubiegłym sezonie, żeby ten spróbował pomóc im w utrzymaniu, ale nie zdecydowali się na to. Tella został w Burnley, dokończył bardzo udany sezon, pomógł Burnley wygrać Championship, ale Burnley ku zaskoczeniu
wydaniu, no, nie zdecydowało się na to, żeby go wykupić, stąd też były ogromne jakby tutaj wątpliwości, co też się wydarzy z tym piłkarzem, kto go kupi. Koniec końców przyszedł po niego Bayer Leverkusen, bodaj w ostatnim tygodniu okienka transferowego, po prostu rzucił konkretną gotówką, ponad 20 milionów funtów, no i w taki oto sposób Tella ostatecznie opuścił Championship, ale nie opuścił go jako piłkarz Barney, tylko opuścił go jako piłkarz Southampton, a ten sezon w jego wykonaniu zaczynał się bardzo dobrze, zapowiadał się na kolejny kapitalny sezon, bo już miał gola, już miał asystę, która też w sumie powinna być taką bramką, bo to było od pleców Adama Armstronga, tam piłka wpadła do siatki, więc to po prostu było widać, że ten piłkarz jest w gazie. Jestem ogromnie ciekaw, co on pokaże w Bundeslidze. Wiesz, że to jest moment, w którym dowiedziałem się o tym, że Nathan Tella nie jest już piłkarzem Southampton? Bardzo mi przykro. Totalnie przegapiłem ten transfer, naprawdę. Teraz mam w ogóle koszulkę Soton na sobie, więc mogę wyglądać na zawiedzionego kibica Soton, który żył pod kamieniem przez ostatnie kilka tygodni. 27 sierpnia dokonał się ten transfer, także niedługo przed deadline'em. Totalnie nie zwróciłem na to uwagi i faktycznie opieszałość Burnley w przypadku tego transferu była naprawdę zaskakująca, bo Nathan Tella mocno przydałby im się w tej walce o utrzymanie w Premier League. O ile ja dobrze kojarzę, to tam cały czas ze strony The Claret maksymalna oferta, którą rzucili, to było chyba 13 czy 14 milionów funtów, więc w porównaniu do tych 20, które rzucił Bayer Leverkusen, no to naprawdę jest ogromna dysproporcja. U mnie na drugim miejscu znajdował się właśnie Gustavo Heimer, o którym już powiedziałeś, więc o nim nie będę nic dodawał. Na pierwszej lokacie też piłkarz Coventry City i zawodnik, którego najbardziej chyba żałuję, że nie trafił do Premier League, bo pasowałby idealnie do, mam wrażenie, że do każdego zespołu Premier League, który poszukiwał napastnika, czyli Victor Gyökeres, strzelec 21 bramek i autor 10 asyst w poprzednim sezonie Championship. Przeniósł się do Sportingu w Portugalii, w 4 spotkaniach zdobył już 2 bramki, to chyba były 2 bramki w meczu, w którym debiutował, o ile dobrze kojarzę. Też jestem pewien, że to jest piłkarz, który jeszcze do Anglii wróci i wróci za zdecydowanie większe pieniądze niż odszedł z Coventry. To jest też podstawowy napastnik reprezentacji Szwecji, o czym myślę, że wielu zapomina, ale zaczyna rzeczywiście robić karierę w Europie Victor Gyökeres. I rzeczywiście dużo klubów w Premier League poszukiwało napastnika, a koniec końców nie poszło po tego piłkarza. Sporting Lizbona bardzo szybko sobie go zaklepał i rzeczywiście wydaje się, że dosyć dobrze wdrożył się do Ligi Portugalskiej. Ja natomiast mam na swoim jakby pierwszym miejscu innego napastnika, mianowicie Brazylijczyka João Pedro, który trafił do Brighton. Transfer, który już się dokonał tak naprawdę wiele miesięcy temu, my wiedzieliśmy, że to będzie dobry transfer, że to jest cały czas młody, perspektywiczny piłkarz 21-latek, którego Watford kupował z Fluminense 3 lata temu za około 10 milionów funtów, sprzedaje go za około 30 milionów funtów, więc ta przebitka mimo wszystko ma tu miejsce i no jest ona dość pokaźna jak na Watford, który aktualnie przechodzi sporą dosyć przebudowę drużyny i też zaczyna troszkę liczyć te pieniądze, których zbyt wiele być może teraz nie mają, no to jest naprawdę bardzo dobry transfer, bardzo obiecującego piłkarza, który też już fajnie zadebiutował Brighton, bo zaczął w zasadzie od bramki w debiucie, później stracił miejsce w pierwszym składzie, ale w ostatniej kolejce znowu wyszedł w pierwszej 11, więc na pewno taki piłkarz, który będzie dostawał dużo minut od Roberto Di Zerbiego i to jeszcze w takiej drużynie, która wydaje się, że mierzy bardzo, bardzo wysoko, więc no nic tylko obserwować rozwój tego chłopaka i szkoda, że już go w Championship nie będziemy oglądać. Też bardzo dużo grania w Brighton, bo dojdą europejskie puchary, także na pewno tak João Pedro swoje minuty dostanie. Aczkolwiek przyszło mu niełatwe zadanie rywalizowania z Evanem Fergusonem, który... No, z danym Welbeckiem też. Niebawem. Z danym Welbeckiem też. Myślę, że to nawet trudniejsze niż rywalizacja z Evanem Fergusonem, bo Welbs is that guy, o czym wiemy od zawsze praktycznie. No i możemy przejść sobie płynnie do 3 najlepszych zawodników, którzy naszym zdaniem trafili do Championship, bądź zmienili barwy między klubami Championship, bo z tego co ja widzę, to mam praktycznie samych takich zawodników, no transfer jednego z piłkarzy jest transferem z Ligue 1 na dobrą sprawę, ale też nie w takim dokładnym ujęciu, no bo on w Championship wcześniej już zdecydowanie grał. Moim zawodnikiem, którego umieściłem na 3 miejscu, jest piłkarz, z którym Maciek nie zgadzał się bardzo na początku sezonu, przed sezonem, a mianowicie w naszej zapowiedzi sezonu i twierdził, że to nie jest piłkarz, który może zaprowadzić Preston North End do czegokolwiek dużego i nie jest to piłkarz, który będzie strzelał bramki. No a jednak Wilkin
ściągnięte za kwotę poniżej 100 tysięcy funtów do Preston North End z Wigan Athletic. Strzelił już na początku tego sezonu 4 gole, zanotował do tego jedną asystę w 5 rozegranych spotkaniach. No i Preston North End jest na fali. Preston North End wygląda kapitalnie. No a Wilkin, jeżeli utrzyma taką dyspozycję, jeżeli będzie dalej... Oni są w ogóle liderem. Oni są przecież niepokonani i są liderem tabeli Championship. To jest w ogóle niesamowite. A Wilkin, jeżeli zachowa taką dyspozycję, no to może nawet powalczyć o koronę króla strzelców i to jest mój wczesny typ do kandydata na tą koronę króla strzelców na koniec sezonu. Ja ci powiem, jaki miałem problem z Wilkinem, to trochę jeszcze będę obronił to swoje niedowierzanie, że ten piłkarz będzie grał na takim dobrym, wysokim poziomie od początku tego sezonu, bo on już wielokrotnie zaczynał w Championship jako taki prospekt, który będzie dużo strzelał, bo już 10 lat temu tak naprawdę był wypożyczany z Manchester United do Wigan, wtedy nie strzelił żadnej bramki, potem był wypożyczony do Queen's Park Rangers, w 10 meczach nie strzelił żadnej bramki, był wypożyczony do Sheffield Wednesday, strzelił tylko 3 gole, potem do Preston, tylko 1 gol w całym sezonie. Potem w końcu kupiło go Hull City, spadło z Premier League, w Championship przez 2 sezony tylko 1 bramka. Później jeszcze był w Ipswich, też tylko 3 gole w jednym sezonie. No i koniec końców tak naprawdę dopiero odbudował się, gdy trafił do Wigan. Tak, bo tam w League One nastrzelał bardzo dużo bramek, bo to są 36 trafień w 2 sezony w League One i też już po awansie do Championship wrócił na ten poziom, na którym tak naprawdę cały czas próbował i przekroczył tę magiczną barierę 10 bramek, bo 12 trafień zdobyczy bramkowych w zeszłym sezonie Willa Keena, które nie uchroniło Wigan przed spadkiem z Championship, ale pokazało, że to jest taki piłkarz, na którego być może w końcu będzie można liczyć. Przyszedł czas najwyższy, tak? On ma 30 lat. To jest też niesamowite. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że to jest chłopak, którego od najmłodszych lat trafiły naprawdę poważne kontuzje. Tak, i to, że on jeszcze gra w piłkę i że odbudował się w tym wieku na takim poziomie, to jest naprawdę duża sprawa i to trzeba tutaj doceniać. No i ja jestem wielkim fanem tego gościa od czasów Akademii w Manchester United. Miałem ogromną nadzieję, że on w Manchesterze United się przebije, nawet za czasów Louis'ego Van Gaala. Był taki moment, kiedy on trafił do składu, bo wracając z któregoś z tych wypożyczeń do Championship, on zagrał kilka meczów w rezerwach i tam bodajże w 3 meczach strzelił 11 bramek, czy coś takiego, no takie chore liczby i dostał szansę występu bodajże w Lidze Europy. Już teraz nie jestem do końca przekonany, czy to była Liga Europy, ale tak mi się wydaje. I w tejże Lidze Europy strzelił w słupek bądź poprzeczkę, w każdym razie nie trafił i chwilę później siadło mu kolano i znowu cały sezon na straty. A był to moment, w którym Louis van Gaal z powodu bardzo dużych kłopotów kadrowych stawiał na młodych zawodników. Tam wtedy wchodziły te Camerony, Burtwicki, Jacksony, jakieś inne wynalazki właśnie van Gaala. No i Wilkin też wtedy otrzymał tę swoją szansę, no ale niestety kontuzje nie pozwoliły. Mam nadzieję, że w tym razem będzie już wszystko w porządku i może to będzie ten sezon, w którym Wilkin faktycznie powalczy o koronę. Kto u ciebie na trzecim miejscu? Tak, trochę tak kariera Willa Keena przypomina mi też karierę Patryka Bamforda, ale aczkolwiek Bamford miał chociaż ten jeden udany sezon w Premier League, ale też wielkie oczekiwania i teraz ostatnio co chwilę kontuzje. Jeżeli chodzi o moje trzecie miejsce, to tutaj Stepi Mavididi, czyli nowy piłkarz Leicester City, też w sumie jedyny piłkarz spoza Wysp Brytyjskich, który przychodzi do Championship w moim zestawieniu, aczkolwiek ma już w tym Championship tam znikome, ale mimo wszystko doświadczenie, bo to jest oczywiście wychowanek Arsenalu, który był już w przeszłości wypożyczany do klubów z niższych lig. Ma także przeszłość w Juventusie, ostatnio zawodnik francuskiego Montpellier i stamtąd kupiony za 7,5 miliona euro. Bardzo dobrze zaczął, bo pierwsze 2 mecze to jest tak naprawdę wejście z buta, gol i asysta w meczu z Coventry i z Huddersfield w tych dwóch spotkaniach. Po prostu było widać, że to jest zawodnik, który może zawojować Championship. Cały czas w to głęboko wierzę. Ostatnio już troszkę, te ostatnie kolejki już może nie tak efektowne. Też ostatni mecz wszedł z ławki, ale Leicester tego spotkania nie wygrało, więc być może do pierwszego składu wróci. No po prostu mam duże oczekiwania wobec tego piłkarza, który wydaje się być naprawdę świetnym skrzydłowym, dobrze operującym z piłką przy nodze, też dużo driblującym. Może tam będą też jakieś asysty, nie tylko bramki, więc tutaj bardzo mocno tego piłkarza liczę. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce drugie, to tutaj u mnie jest Jobe Bellingham. No i to jest w sumie taki piłkarz, przy którym długo się zastanawiałem, czy go w ogóle uwzględnić,
A gdy już go uwzględniłem, to stwierdziłem, że jednak trzeba byłoby, wypadałoby o nim wspomnieć, bo tylko 2 miliony funtów zapłacił Sunderland za tego piłkarza z Birmingham City. Oczywiście nazwisko tutaj robi ogromną robotę, tak? No bo jego brat ostatnio bogaty transfer do Realu Madryt, swoją drogą ciekawostka. Zarówno Job, jak i Jude zostali zawodnikami miesiąca w swoich klubach. Jude w Realu, Job właśnie znakomicie wszedł do Sunderland. Obaj zresztą też mieli, zaliczyli dopiero co właśnie głośny transfer, więc po prostu widać, że ci zawodnicy mają potężny potencjał, Jude już ten potencjał realizuje, Job dopiero jest na początku swojej drogi, dopiero za kilka tak naprawdę dni skończy 18 lat, więc to jest cały czas 17-latek, który gra w reprezentacji Anglii do lat 19, więc no tutaj jest długa droga przed nim, ale fakt, że Sunderland wyciągnął go za tylko 2 miliony funtów, gdzie przecież ze względu na to nazwisko, no dużo klubów musiało go obserwować, bo on już troszkę w tym Birmingham zaczął kopać w piłkę, już troszkę zaczął grać w pierwszym składzie, nie w takim wymiarze czasowym, w jakim robił to Jude Bellingham, gdy przed transferem do Borussii Dortmund, natomiast no tutaj jednak wydaje się, że duże kluby też mogły monitorować tego piłkarza, też mogły monitorować jego potencjał i też mogły zastanawiać się, czy warto wystawić te 2-3 miliony, żeby mimo wszystko pozyskać go do siebie i gdzieś tam szlifować ten kolejny diamencik gdzieś pod swoimi skrzydłami, a mimo wszystko trafił do ligowego rywala i do takiego rywala, który może nie jest z najwyższej półki, ale który właśnie stawia na młodzież i który bardzo dobrze tutaj wydaje mi się, że tego zawodnika poprowadzi, no bo już, tak jak już mówiłem, piłkarz miesiąca sierpnia w Sunderlandzie, bardzo dobre wejście do zespołu, pewny pierwszy skład, też mecz, jedno spotkanie, w którym zdobył 2 bramki, więc po prostu zawodnik, nad którym można się póki co rozpływać i tylko patrzeć, jak się będzie rozwijał. Ja mam w ogóle trochę wrażenie, że nawet w samym Birmingham nie poznali się do końca na talencie Joba Bellinghama i dosyć szybko postawili na nim krzyżyk i stwierdzili, tak zaszufladkowali, że on już nie będzie drugim Judem Bellinghamem, bo... Wiesz, sprzedanie go za 2 miliony funtów do Sunderlandu to nie jest taki dobry biznes z ich strony, biorąc pod uwagę fakt, jak on zaczął w tym Sunderlandzie. Ja byłem w ogóle totalnie zdziwiony, widząc ten transfer, bo faktycznie pojawiały się głosy, że to nie jest tak duży potencjał jak w przypadku jego starszego brata i że to wejście do pierwszego składu Birmingham nie było tak imponujące, nie było tak efektowne i nie spodziewalibyśmy się tego, że on wkrótce zacznie być pierwszoplanową postacią klubu Championship. Ale wydawało się jednak, że to Birmingham nie pozbędzie się go tak szybko. A tu jednak bardzo szybki transfer do Sunderlandu i fakt, że on tak szybko zaczął rozpychać się łokciami w ekipie Czarnych Kotów. Wiem, że Tony Mowbray kapitalnie pracuje z młodzieżą i stawia na tą młodzież, ale jednak dosyć mocno mnie zaskoczył, bo spodziewałem się jednak tego, że najbliższym ruchem dla Joba Bellinghama będzie może transfer gdzieś do Ligue 1, jakieś wypożyczenie, przetransferowanie się gdzieś, gdzie będzie miał więcej szans na grę, a teoretycznie on został sprzedany do lepszego klubu, no bo Sunderland ten zeszły sezon zaliczył zdecydowanie lepszy niż Birmingham City, więc ja byłem... Jeszcze była jedna rzecz, mianowicie Job miał w zeszłym sezonie też kontuzję, więc być może tutaj troszkę się w Birmingham przestraszono, że okej, to jest piłkarz, który może nie ma tak końskiego zdrowia, jaki miał Jude, bo który zagrał prawie, że pełny sezon wtedy w barwach Birmingham, też mając właśnie 16 czy 17 lat, więc tutaj no może ewentualnie komuś się lampka zaświeciła, że to nie jest piłkarz tak odporny na urazy jak jego starszy brat. W każdym razie wygląda na to, że Sunderland zrobił naprawdę kapitalny deal i ja też zastanawiałem się nad Jobem Bellinghamem do mojego zestawienia. Ostatecznie z niego zrezygnowałem, więc bardzo cieszę się, że u Ciebie się znalazł. U mnie natomiast na drugim miejscu znalazł się też piłkarz wyciągnięty za drobne, naprawdę drobne, bo to jest, była kwota w okolicach miliona funtów i to jest piłkarz, który zrobił na mnie największe wrażenie na starcie tego sezonu, mianowicie Ballymumba, którego Plymouth Argyle wykupiło z Norwich City właśnie za wspomniane milion funtów. On zaliczył piorunujący powtórny debiut, bo do Plymouth był już wypożyczony w pierwszej kolejce tego sezonu w spotkaniu z Huddersfield. Później nie było już aż tak efektownie, ale to jest naprawdę ogromny talent i naprawdę piłkarz, na którego warto zwracać uwagę. I dla mnie to może być jedno z absolutnych odkryć tego sezonu. Wciąż też bardzo młody zawodnik, bo to jest rocznik 2001 i piłkarz, który też w przyszłości może odejść z Plymouth naprawdę za ogromne pieniądze. Co dalej, Macieju? Bo u Ciebie już teraz drugie miejsce, czy pierwsze? Już tylko u mnie został Joel Piroe. Doskonale wszyscy wiedzą, tak, że trzeba było go tutaj wskazać po prostu na pierwszym miejscu, bo no co tu dużo mówić, to jest z top 5 najlepszych strzelców zeszłego sezonu, no to jedynie Joel Piroe zostaje w Championship. Też zalicza transfer, też jest to bogaty transfer, bo 12 milionów funtów, ale przeprowadza się ze Swansea do Leeds United. No i gol w debiucie, tu chyba za dużo nie trzeba mówić, to jest po prostu klasowy napastnik, który
którego Leeds United zgarnęło sprzed nosa też innym klubom, które myślę, że były bogatsze i były też większe, patrzyły tak delikatnie, pytały Swansea, czy tam dałoby się go kupić, ale koniec końców trafił właśnie do Leeds. Trzeba się złapać troszeczkę za głowę, że taki zawodnik nie trafia do Premier League mimo wszystko i tutaj wielkie słowo uznania dla Leeds United, które ten transfer przeprowadziło. Dziwię się, naprawdę się dziwię, że chociażby ten Everton nie skusił się na wydanie takich pieniędzy właśnie za Joela Pirou, bo biorąc pod uwagę to, co oni tam mają w ataku, to ten zawodnik mógłby zrobić naprawdę kolosalną różnicę. U mnie też na pierwszej pozycji jest właśnie były napastnik Swansea, obecny napastnik Leeds United. Kolejny kandydat, mam wrażenie, do walki o koronę króla strzelców. Na razie tylko jeden gol na koncie, ale jestem przekonany, że tych bramek będzie zdecydowanie więcej do końca sezonu. I podsumowaliśmy sobie tych trzech najlepszych odchodzących i przychodzących, więc przejdźmy do trzech drużyn, które naszym zdaniem zrobiły najlepsze biznesy. Zacznij, Maćku, od trzeciego miejsca. Tak, to u mnie na trzecim miejscu jest Coventry City, czyli drużyna, która trochę została zmuszona do tego, żeby kupować nowych piłkarzy, bo przecież wspominałeś o Wiktorze Gyökeresie, ja wspominałem o Gustavo Aimerze, czyli dwóch kluczowych piłkarzach tej drużyny, która... Też zbudowani byli na kanwie wypożyczeń w zeszłym sezonie, więc to też zmusiło ich do sporej przebudowy w tym roku. Tak, dokładnie. Też wielu piłkarzy wypożyczonych, rzeczywiście Callum Doyle i paru innych zawodników niestety się z tą drużyną rozstało, więc Coventry City musiało tutaj po prostu się wzmocnić, ale wzmocniło się naprawdę z rozmachem, tak? Bo to jest około 30 milionów funtów wydanych na wielu piłkarzy tak naprawdę, ale już teraz widać, że czy to Hadji Wright, który został kupiony z tureckiego Antalyaspor'u, może być naprawdę bardzo dobrym piłkarzem, czy też Milan van Ewijk, czyli prawy obrońca kupiony z Ligi Holenderskiej, póki co wygląda na naprawdę bardzo solidnego prawego obrońcę, który może zostać tak naprawdę najlepszym na tej pozycji, jeżeli chodzi o standardy Champions. Do tego jeszcze mój wzrok przykuł Bobby Thomas z Burnley, czyli też piłkarz wykupiony z tej drużyny. Młody zawodnik, 22-letni, który wydaje się, że może się rozwinąć i może, gdy nabierze trochę minut, to będzie podstawowym obrońcą Coventry, czyli też może być jednym z lepszych obrońców w lidze. Plus jeszcze do tego bardzo fajne darmowe transfery, Joel Thibaudier, Jada Silva. Nie można zapomnieć też o wypożyczeniu Yassina Ayariego z Brighton, czyli kolejnego wonderkida, którego Brighton będzie teraz szlifować właśnie w Coventry City. No i też jestem ciekaw, co będzie z Alisem Simsem, bo tego zawodnika wskazywaliśmy na samym początku jako taki świetny transfer, który Coventry City dokonało. Trochę ten początek sezonu rozczarowujący, ale rzeczywiście liczymy na to, że jeszcze ten piłkarz się obudzi i też będziemy o nim mówić jako o takim naprawdę udanym transferze, który się Coventry City udał i no, jestem ciekaw, co z tym zawodnikiem będzie. Także jeżeli tutaj masz jeszcze coś do dodania w Coventry City, zapraszam, a jeżeli nie, to jestem ciekaw, kto u ciebie na miejscu trzecim. Też miałem Coventry na takiej szerokiej liście tych klubów z dobrymi okienkami. Miałem też Hadziego Wrighta jako jednego z kandydatów do tych najlepszych transferów, bo to naprawdę wygląda jak kawał dealu na początku tego sezonu. U mnie na trzecim miejscu może kandydat taki mało oczywisty, bo Plymouth Argyle, drużyna, która wydała tylko 2 miliony funtów na transfery przed tym sezonem. I to tylko pokazuje, jak mądre to było okienko z ich strony. Nie stracili specjalnie zbyt wielu zawodników, jedynie te odejście Niala Ennisa za darmo do Blackburn Rovers może odrobinkę stawiać taki znak zapytania przy tym okienku Plymouth, ale wyciągnięcie ze Swansea i z Norwich Morgana Whittakera i wspomnianego już Baliego Mumby to naprawdę są kapitalne transfery. Do tego za grosze ściągnięty bramkarz Conor Hazard z Celticu, kilka wypożyczeń z klubów Premier League, bo tu na przykład Luke Candle czy Lewis Gibson z Evertonu, on akurat ściągnięty za darmo, a nie wypożyczony, więc naprawdę kilku młodych, bardzo młodych zawodników, bo to jak się patrzy na to zestawienie transferów, to 21, 22, 22, 21, 20, 22, 20 i tak na dobrą sprawę tylko ten Conor Hazard jest 25-latkiem w tym całym zestawieniu, więc naprawdę fajne i ciekawe transfery. Kto na drugim miejscu? U mnie na drugim miejscu Stoke City, czyli drużyna, która też z dosyć dużym rozmachem poszła na łowy, na zakupy i to było bardzo bogate okienko transferowe wykonanie Stoke City. Złośliwi powiedzą, że jak co roku mówimy, że Stoke fajnie się wzmocniło, a potem dzieje się to, co się dzieje, czyli 16 albo 17 miejsce w tabeli. Jestem ciekaw, co się wydarzy tym razem, ale tak czysto na papierze rzeczywiście to okienko Stoke City wygląda dobrze i można je tak naprawdę gdzieś podzielić na takie trzy sfery, tak? Pierwsze to są bardzo
bardzo mądre wypożyczenia, bo mamy tutaj wypożyczonego Marka Traversa na bramkę z Bournemouth, mamy wypożyczonego Luka McNally'ego z Burnley do obrony i mamy też przedłużone wypożyczenie Kiana Hoovera z Wolverhampton, więc trzy bardzo fajne wypożyczenia na wzmocnienie do wzmocnienia tej drużyny. Potem mamy darmowe kupno doświadczonych piłkarzy i mam tu na myśli przede wszystkim Andy Stevensa oraz Daniela Johnsona, czyli takich zawodników być może już na dorobku, ale naprawdę wnoszących bardzo dużo do szatni drużyny z Championship, bo tutaj czasami to doświadczenie i też dużo tych meczów rozegranych na poziomie Championship wystarcza do tego, żeby wnieść naprawdę dużą wartość do ławki, właśnie do szatni, czy też na ławkę ewentualnie rezerwowych. No i trzecia sfera to jest duża kasa wydawana na nieznanych zawodników i tutaj budzi podziw scouting, bo przyszli zawodnicy z ligi węgierskiej, szwajcarskiej, koreańskiej, serbskiej czy portugalskiej, więc Stoke City naprawdę bardzo mocno rozłożyło tą swoją siatkę i zarzuciło sieć na różnych piłkarzy, naprawdę z różnych stron świata i też część z nich jest młodych, też część z nich też jest bardzo młoda, bo mamy 20-latków, mamy 19-latków, mamy przede wszystkim André Vidigala, który znakomicie rozpoczął ten sezon od dwóch bramek w debiucie, to jest co prawda 24-latek, no ale jeżeli taki zawodnik zakupiony za jedynie 500 tysięcy funtów wchodzi w taki sposób do drużyny i potem też mimo tego, że może delikatnie przygasł, to też jeszcze udało mu się zagrać jeden bardzo udany mecz, więc tutaj no po prostu wypada spojrzeć na Stoke City i nawet jeżeli tylko dwóch albo na przykład, nie wiem, jeden piłkarz z tych zawodników kupionych za łącznie 15 milionów wypali, no to spokojnie, to i tak może być sprzedaż z zyskiem i to może Stoke wyjść na plus, jeżeli tylko rzeczywiście jeden albo dwóch piłkarzy wyskoczy gdzieś tam ze swoją formą i zostanie gwiazdami tej ligi. A czy po Vidigalu, czy na przykład po Wouterze Burgerze, czyli środkowym pomocniku, widzę po prostu takie materiały na to, żeby być gwiazdami Championship. U mnie na drugim miejscu aktualny wicelider tabeli Championship i to nie celowo, tak się po prostu złożyło. Dopiero później sprawdziłem, że przecież Ipswich Town jest wiceliderem Premier League i postawiłem na nich z kilku powodów. Raz, że utrzymali trzon tego składu, który wywalczył w piorunującym stylu awans z League One do Championship. Dwa, że transfery Jacka Taylora z Peterborough, George'a Hirsta z Leicester City, czy wypożyczenia Brandona Williamsa z Manchester United, Omariego Hutchinsona z Chelsea robią naprawdę bardzo duże wrażenie i znowu są to transfery albo darmowe, albo bardzo, bardzo tanie. A to, czym podsumowali to okienko transferowe i co zaważyło na mojej ocenie, że dałem ich właśnie na drugiej pozycji, to jest podpisanie wolnego zawodnika na sam koniec tych biznesów. Mianowicie Kieran McKenna wykorzystał tu swoje konszachty i swoje relacje z Manchesterem United i relacje z Axelem Tuanzebe i jako właśnie wolnego zawodnika podpisał byłego środkowego obrońcę Manchester United, który mimo tego, że ostatnie lata raczej zniszczone kontuzjami, to wydaje mi się, że mógłby spokojnie pokusić się o zainteresowanie jakichś klubów z dołu tabeli Premier League, a tutaj Ipswich tam pozyskuje takiego piłkarza i mam też nadzieję, że on bardzo mocno odbuduje się właśnie w barwach drużyny Ipswich i moim zdaniem to jest naprawdę dobre okienko, zwłaszcza jak na Beniaminka Championship. Wiemy, że w Ipswich są pieniądze na transfery i są pieniądze na późniejsze wzmocnienia, także bardzo możliwe, że to będzie pierwsze z wielu dobrych okienek ekipy Kierana McKenny. No pytanie, czy oni prędzej czy później nie znajdą się w Premier League, bo jak na razie wygląda to jak na próbę wywalczenia kolejnego awansu z rzędu. Coś, co próbował zrobić w zeszłym sezonie Sunderland. Ipswich wydaje się mieć jeszcze większe podwaliny pod to, żeby to się udało i to dobre okienko transferowe tylko temu sprzyja. No i przechodzimy powoli, nie wiem, czy masz coś o Ipswich do dodania. Jedno pytanie mam do ciebie, bo tutaj jesteś, poruszyłeś temat Axela Tuanzebe, którego chce odbudować Kieran McKenna. A co byś powiedział na to, żeby jeszcze spróbował odbudować Jesse'ego Lingarda, który cały czas jest bez klubu? Widziałbyś to? Aj, ciekawe. No, Jesse Lingard przecież w Championship już zaliczył ciekawe wypożyczenia. On chyba w barwach Birmingham strzelił 4 bramki w jednym spotkaniu, o ile dobrze kojarzę. Na pewno był piłkarzem Brighton, ale nie wiem, czy to właśnie w Birmingham. On był,
On był piłkarzem kilku klubów Championship. Jeszcze Derby County i Leicester. Derby County też na 100%. I wydaje mi się, że w Rotherham Birmingham była ta właśnie, tak na pewno, bo to jest jedyny klub, którego był wypożyczony, w którym strzelił więcej niż 4 gole, więc to na pewno było to. No ciekawa byłaby to opcja, na pewno by to nieźle chodziło w Championship, bo Jesse Lingard to jest wciąż dobry piłkarz i wciąż zawodnik, który mógłby zrobić różnicę. Pytanie, czy to Ipswich napędzane gdzieś tam pokątnie Edo Sheeranowymi pieniędzmi będzie w stanie opłacić Jesse'ego Lingarda, bo wiemy, że to był zawodnik, który w Nottingham zarabiał 100 tysięcy funtów tygodniowo, wiemy, że teraz takiej tygodniówki nie dostanie, ale byłaby to fajna opcja i no, nastawiłeś mnie na to, ale nie, Jesse'ego Lingarda przecież Manchester United zaraz ściągnie, biorąc pod uwagę ich kłopoty z obsadą pozycji na skrzydłach, to Jesse Lingard zaraz będzie w United. Zastanawiam się, co jest nie tak z tym piłkarzem, bo jakby wydawać się mogło, że on już dawno powinien wylądować w Arabii Saudyjskiej, no bo to jest taki modelowy przykład zawodnika, który raczej trafił do właśnie tej ligi. No właśnie, a skoro nie chce, no to niech zostanie w Anglii, no to niech pójdzie do Ipswich. W zeszłym roku, jak przed tym transferem do Nottingham, były plotki łączące go z MLS bardzo mocno i jednak zdecydował się zostać w Anglii. On też jest ambitnym gościem, bo pamiętamy, że przecież wtedy, kiedy West Ham chciał go pozyskać po tym wypożyczeniu, on stwierdził, że on chce walczyć o swoje miejsce w Manchesterze United i wyszło jak wyszło, ale ambicji temu chłopakowi odmówić na pewno nie można, więc no fajne by to było, kurde, naprawdę byłoby to fajne, Jesse Lingard w Championship. Tak, rozmarzyłem się zdecydowanie. Jeżeli to się wydarzy, to koszulka Ipswich jest zamawiana w dniu transferu dokładnie. Też chciałem sprowadzić koszulkę Ipswich, ale niestety w tym sezonie mają tak średnio, mi się podobają niestety, ale w sumie ze zwiskiem Lingard. Z Lingardem na plecach, no właśnie. Zupełnie co innego. Przejdźmy powoli do pierwszego miejsca. Wspomnieliśmy już nazwę tego klubu przed momentem w przypadku Jesse'ego Lingarda, bo wydaje mi się, że masz to samo co ja na pierwszym miejscu. Dokładnie tak. Tak, dokładnie. To jest tak mądre okienko transferowe. Kurczę, naprawdę. No, chwaliliśmy Birmingham już w Championship Heimerze, bo już wtedy było wiadomo, że to jest dobre okienko transferowe. I fakt w sumie, że oni tych transferów dokonali dość wcześnie tutaj pokazuje, że to było naprawdę dobrze wykorzystane miesiące. Tak, przemyślane ten czerwiec i lipiec, zanim się tak naprawdę Championship rozpoczęła. I łącznie oni wydali na transfery około 6 milionów funtów i oni wydali te 6 milionów funtów na kompletną przebudowę składu, bo w pierwszym składzie na ostatni mecz z Millwall wyszło aż 7 nowych zawodników plus jeden z ławki, więc łącznie 8 tak naprawdę piłkarzy, którzy tylko zostali pozyskani w tym okienku transferowym, ewentualnie grali wcześniej, ale zostali wykupieni, bo też są tacy zawodnicy, m.in. Christian Bielik w tej drużynie, ale no przede wszystkim Ethan Laird, kupiony za jakieś śmieszne pieniądze, mniej niż 1 000 000 funtów, jeden z najlepszych prawdopodobnie prawych obrońców w lidze, nie mam pojęcia, co się stało, że Manchester United sprzedał tego zawodnika za tak mało, już pokazuje swoją klasę, bo to jest naprawdę bardzo dobry piłkarz. Po drugie, Siliki Dembele, bardzo dobrze się odnalazł na skrzydle. Po trzecie, wypożyczenia, Jay Stansfielda, który też strzelił gola w debiucie po wypożyczeniu z Fulham, Cody Dramek wydaje się być też zawodnikiem, który może grać w podstawowym składzie, ewentualnie backup i ten Alerda. Do tego Kashi Anderson ostatnio wszedł na boisko, jest Koji Miyoshi, też zawodnik sprowadzony za darmo z Ligi Belgijskiej, jest Lee Buchanan z Werderu Brema na lewej obronie, no i mamy też tych piłkarzy, którzy zostali wykupieni po wypożyczeniu, czyli Dion Sanderson i Christian Bielik. Bardzo mądrze poprowadzono okienko transferowe, też w sumie bilans wychodzi mniej więcej na zero, bo odeszli z tego klubu tylko Tahi Chong, no i Job Bellingham, o którym wspominaliśmy, bo no tutaj można się ewentualnie zastanawiać, czy to było słuszne, że Birmingham go puściło, ale okej, no oni tak czy inaczej znaleźli innych piłkarzy, którzy już teraz od pierwszej kolejki tak naprawdę dają mnóstwo jakości tej drużynie. Poza tym też odejścia starszych piłkarzy już typu Troy Deeney, Maxim Collin czy Hardy Dean, raczej już tacy zawodnicy, którzy po prostu musieli z tego klubu odejść. No, wygląda to dobrze. Wszystko naprawdę w Birmingham póki co się układa bardzo dobrze, bardzo obiecująco, jeżeli John Oistad zostanie trenerem tej drużyny, bo no już właśnie, pojawiły się no tak właśnie plotki, że mógłby odejść do Glasgow Rangers, nie zostać zwolniony, bo oczywiście ten sezon zaczął się w barwach Birmingham w jego wykonaniu bardzo dobrze, więc jeżeli tutaj to się wszystko poskłada, to myślę, że będziemy wspominać to okienko transferowe przez lata, bo bardzo dobre interesy wykonane przez Birmingham.
No pytanie, co z tym Johnem Oistasem, bo jako jego potencjalny następca wymieniany był bodajże Wayne Rooney z tego co kojarzę, więc no nie wiem, Wayne Rooney w derby zaprezentował się nie najgorzej, ale pytanie, czy to jest menedżer, który miałby walczyć o awans do Premier League, a taki jest póki co cel Birmingham City. Ostatnio mówiliśmy trochę więcej o tym, co dzieje się w klubie, co dzieje się za kulisami i dlaczego Birmingham niedługo będzie ekipą, którą będziemy mogli ponownie rozważać jako kandydata do awansu do Premier League, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzedniej szóstej Ligi Europy, to sprawdźcie. Tam właśnie więcej o Tomie Bradym i o nowych właścicielach Birmingham City. A na dzisiaj to już chyba wszystko. Dajcie nam znać w komentarzach, na którego zawodnika w Championship wy najbardziej czekacie i czy macie może jakiś inny klub, który zrobił waszym zdaniem lepsze biznesy niż te, o których wspomnieliśmy. Tak jak mówiłem na początku, nie braliśmy raczej pod uwagę spadkowiczów z Premier League, bo byłoby to mimo wszystko troszeczkę nie fair w stosunku do innych zespołów. Tam też były naprawdę niezłe okienka transferowe, zwłaszcza w przypadku Leicester City, ale o nich rozmawialiśmy już naprawdę, naprawdę bardzo dużo na przestrzeni tego początku sezonu. Czekamy na to, co wydarzy się w najbliższej kolejce Championship, bo tam South Wales Derby. Jakieś przewidywania, panie Macieju? No, jakie przewidywania? No, Swansea wygrywa wysoko i wychodzi ze strefy spadkowej. To będzie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W szóstej kolejce głęboko w to wierzę. Sobota 20:45 i wydaje mi się, że ten mecz będzie w Viaplay, więc bardzo często nas pytacie, gdzie oglądamy Championship, no to będziecie mogli obejrzeć to spotkanie w Polsce. Spotkanie South Wales Derby pewnie będzie transmitowane w Viaplay. A dajcie znać, jak myślicie, czy Swansea wygra. Ja w ogóle mam takie obawy, że jeżeli to skończyłoby się porażką w tych derbach południowej Walii, to kurczę pytanie, czy posada Michaela Duffa nie zawiście na włosku. Ja mam nadzieję, że nie, bo bardzo lubię tego menedżera i mam nadzieję, że on będzie w stanie odwrócić tę swoją kartę w Swansea. No bo jak już mamy w tym marcu jechać do tego Swansea, o czym wspominaliśmy ostatnio, no to fajnie by było, jakby walczyli o awans, nie? A nie o utrzymanie Championship. No dokładnie, też jest kilku piłkarzy, którzy wydaje mi się, że będą debiutować w Swansea, bo bardzo takie dość pracowite ostatnich parę godzin tak naprawdę okna transferowego. O tym nie wspominaliśmy, no ale tutaj będę po prostu czekam na to, co ci piłkarze pokażą. Między innymi Jamal Lowe wrócił do Swansea, co prawda tylko na wypożyczenie, ale tutaj też ludzie się zastanawiają w sumie po co on tam. Jamal Lowe pokazywał do kamery Bena Fostera po strzelaniu. Tak, dokładnie. Nie, i on też ma doświadczenie, jeżeli chodzi o strzelanie przeciwko Cardiff, więc gdyby wszedł z ławki i tam wbił dwa gole, to myślę, że byłby już na zawsze zapisałby się w historii Swansea. Zróbmy to. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało i słyszymy się w kolejnych materiałach. Dzięki i do usłyszenia.